Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony Kanal 209. Dzisiaj oczywiście mamy poniedziałek, 1 marca. Dzisiaj się oczywiście, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, zajmiemy się oczywiście Gwiazdą Betlejemską, inaczej Poinsettią, a w Meksyku inaczej Wilczą Mleczem. No właśnie, ta roślina oczywiście pochodzi z Meksyku, dlatego dzisiaj podejrzewam, że za nią się zabierzemy. Troszkę oczywiście za tą kamerę przesunę. I tu praktycznie musimy ją obciąć. Żeby ją obciąć, o, proszę zobaczyć, tutaj oczywiście mój sekator. I żeby ją obciąć, to musimy ją, nie wiem, jak ją tam praktycznie obciąć, bo praktycznie tutaj widzę, że niektóre liście spadają, ale spróbujemy ją obciąć, żebyście wiedzieli, że. O, właśnie tak. Troszkę tu spadło. Się właśnie leje. Jak widzimy, tu oczywiście tego mleczka tutaj się tego nie bierze. Bo się oczywiście leje. Dobrze, to już mamy oczywiście za sobą. Potem oczywiście to do wody musimy dać, żeby to nam mleczko poszło. Teraz tu z tej strony myślałem o tym końcówce gdzieś tak z tej strony chyba. Cięcie drugie. Teraz tu z tej strony. Tu z tej strony. Okej. Mamy, tak jak widać, oczywiście jest oczywiście gotowy. Tu oczywiście będziemy to zaraz pikować. Na szczęście nasze cięcie się udało, o dziwo. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Tutaj te końcówki to nie będzie nam potrzebne, bo mamy tutaj ile pędów mamy? Raz, dwa, chyba trzy pędy mamy, bodajże tak mi się wydaje. Chyba, tak liczę. Tak, trzy pędy to będą oczywiście sześć. Tu z tymi sobie też poradzimy, bo to nam nie będzie potrzebne. O, tak. I tu z tej strony tutaj ciach. Patrzmy. Żeby to po prostu jakoś tam doszło. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz oczywiście byśmy musieli to przesadzić. Właśnie, przesadzić. Tu oczywiście jest troszeczkę bałagan, drodzy moi widzowie, ale no niestety. Używam ziemi oczywiście komposan. Takie jak tu mniej więcej widzicie. Myślę, że jest dobra. Bardzo dobra. Oczywiście wsypuję ziemi do średniej doniczki. Średniej, nie za dużej. Po prostu, żeby to była średnia doniczka. Powiedzmy, że tyle ziemi, tak? No i teraz, żeby po prostu tą kamerę zbliżyć, żeby to jakoś tak to. Nie wiem, jak to tam przy okazji spróbujemy to chwycić, ale nie wiem, czy to się da. Da się. Wszystko się da. Dobra, oczywiście nie jest w znaruszonym stanie. To nam jest niepotrzebne. To też nam jest niepotrzebne. Tutaj oczywiście sobie to uformujemy. Tak, bo to jest oczywiście ziemia. Bardzo dobra. Dobra. Teraz oczywiście tym komposanem, tą ziemią, uzupełniamy. Uzupełniamy. O, już dotknąłem. Niestety to jest tragedia, ale no już trudno. Trzeba uważać, żeby tego po prostu tej trucizny nie dotykać, ale to nic, to się umyje. Nie ma tam żadnego praktycznie problemu. Troszkę się nam to wysypało. Też pamiętajmy, żeby przez miesiąc, czyli do 1 kwietnia, przez cały marzec po prostu nie podlewamy tej rośliny.
czyli tego wilczomlecza, inaczej mówiąc, jak już mówiłem, że roślina pochodzi z Meksyku, to tego praktycznie nie podlewamy przez miesiąc. To trzeba oczywiście pamiętać. Teraz oczywiście będziemy robić sadzonki z tego drugiego i sadzonki normalnie po prostu podlewamy. Dobrze. Myślę, że tyle ziemi będzie ok. Zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo dobrze jest. Ok, dobra. Teraz tak, to na bok. I za chwilkę się widzimy z powrotem. Troszkę bałaganu mam, ale myślę, że to nic. Dobrze, w takim razie tak, bierzemy tą roślinkę. I po prostu zanurzamy ją do wody, żeby nam troszkę odciekło, bo się praktycznie leje. No, dosyć się leje. Ok. Teraz drugie. Troszkę musieli odpocząć. Oczywiście najmocniej przepraszam za ten bałagan, ale no niestety musiałem tak zrobić. Teraz drugie. Tym znowu ta sama operacja będzie za chwilkę. Drodzy Państwo. Dobra. Teraz oczywiście gdzie ja tu mam oczywiście sekator, bo jak widzimy ziemię mamy już oczywiście przygotowaną do sadzonek i praktycznie będziemy teraz ciąć tutaj z tej strony, powiedzmy, że to chcemy uciąć. O, właśnie to. Właśnie to. Jak tu widzimy. I się praktycznie leje, strasznie się leje. Podobno Zielone Pogotowie mówiło, że niby się z wierzchołka się nie idzie, ale z wierzchołka no niestety leje się, tak? Leje się z wierzchołka, ale to nic, to się da. Czekamy. Dobra, ja to muszę oczywiście wytrzeć, bo to naprawdę. Dobra, i po prostu wkładamy sadzonkę. Powiedzmy, że tutaj sobie tu zrobimy taką dziurkę. Dziurkę sobie zrobimy. Oj, coś tu złapałem chyba. Zasypujemy delikatnie. No i mamy pierwszą sadzonkę. Potem te sadzonki będziemy musieli podlać. Teraz się bierzemy za drugie. To jest oczywiście do wywalenia. Teraz oczywiście drugie. Tutaj jak to mniej więcej widzimy. Jeśli ktoś ma za długie, może oczywiście skrócić tą końcówkę. Nie ma tam żadnego praktycznie problemu, żeby ją skrócić. I tutaj praktycznie to samo. Ta sama operacja. Czekamy, aż się nam to po prostu wyleje. No, widzimy, że to już jest coraz gorzej. Ja to po prostu umoczę w wodzie, niech to tam się trochę zanurzy. Dobra, bo dobrze jest. I druga sadzoneczka. Powiedzmy, że z tej strony. Aha, muszę tutaj zrobić wierzchołek. To znaczy,
Coś takiego i tutaj po prostu przykryć to większą ilością ziemi. Delikatnie, żeby to tak nie było aż za dobrze miało. Jak widzimy, mamy dwie sadzonki. Bardzo mnie to cieszy. Tak myślałem, żeby to troszeczkę przestawić, żeby to miało troszeczkę na środku. I tak chyba zrobimy. Na środku to zrobimy. O, coś takiego. I tu po prostu sobie tą ziemię przykryjemy. Teraz jest dobrze. No i praktycznie na sam koniec, ostatnie, tak to mniej więcej się prezentuje obcięcie. A tutaj mamy sadzonki. Momencik, momencik, bo to oczywiście muszę to jakoś tak udzielić, dziabnąć to, żeby po prostu tego tutaj nie zmarnować. O, chytry traci. Mamy kolejną sadzonkę. Teraz znowu do wody. No wiadomo, to roślina oczywiście pochodzi z Meksyku, ale też na to mówią wilczomleć, inaczej też poinsettia, czy po polsku gwiazda betlejemska. Tak to mniej więcej wygląda. To nic, że się leje z wierzchołka, to nic, nic się nie stało, zaraz wytrze. Tak czasami się wydaje. Dobra. Dobra. I teraz po prostu wtykamy tu z tej strony sadzonkę. Aha, są trzy liście, o jeny. No nic, no trudno. Chyba, że liścia sobie oberwiemy, ale chyba go oberwiemy. Tak, oberwiemy go, żeby nam tu nie przeszkadzał. Zrobimy oczywiście tutaj sadzoneczkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że się nic nie stanie z tej sadzonki. Okej, gotowe. Mamy oczywiście sadzonki. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Praktycznie gwiazda betlejemska się udała i na samym zakończeniu oczywiście będziemy podlewać, czyli za chwilkę wracam. Witam oczywiście z powrotem. Dziś oczywiście zalewamy sadzonki. To jest oczywiście ostatnia czynność. Tak jak niby mówili. Obficie to podlewamy. Normalnie sadzonki praktycznie podlewamy. Jak się ukorzenią, jak dosyć dużo urosną, to praktycznie traktujemy tak samo jak tą tak zwaną mamę. Pamiętajmy, że też mamę, czyli tą dorosłą poinsettię, czy też wilczą mleczo, czy też gwiazdę betlejemską, po polsku będzie się praktycznie nazywała w Boże Narodzenie, czyli gwiazda betlejemska. Traktujemy ją tą dorosłą, czyli tą, co tu mniej więcej widzicie tu. Miesiąc bez podlewania. Miesiąc bez podlewania, czyli praktycznie cały marzec bez podlewania. 1 kwietnia normalnie podlewamy i normalnie nawozimy. Jeśli chodzi o sadzonki, to normalnie po prostu podlewamy wodą, czy też możemy to zasilić jakimś nawozem, czy czymkolwiek, żeby po prostu były. Jak się ukorzenią, to praktycznie traktujemy tak, jak tą mamę, identycznie i żeby to było. Mam nadzieję, że oczywiście pomogłem. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału Kal, oczywiście na YouTube, to oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał się Wam spodobał. No i cóż, przy okazji też dziękuję za kolejne subskrypcje. Nie wiem dokładnie, ile tam mamy tych subskrypcji, ale mam nadzieję, że jakoś dobijemy do tego 1000. Mam nadzieję. Dobrze, dziękuję Wam oczywiście za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów ograniczonych, myślę, że za jakieś 2 tygodnie.
Powinien się kolejny materiał ograniczy pojawić, bo już praktycznie dłuższego, długo, przez 2 tygodnie praktycznie. Myślę, że za 2 tygodnie myślę, że się pojawi kolejny materiał ograniczy, a inne tutoriale powinny się też pojawić już niedługo. Także dziękuję Wam za uwagę i oczywiście do zobaczenia i oczywiście życzę powodzenia. Także na razie.